Hej, hej kochani, cześć, witajcie, ja jestem Sylwia, witajcie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na kolejny odcinek z Low Surprise. Będziemy robić fake test i testować podróbki laleczek Lordy. Przygotowałam dla Was takie dwa zestawy. Dzisiaj otworzymy sobie te czerwone kule, przetestujemy je, sprawdzimy co kryje się w środku, więc kciuki do góry i zapraszam do oglądania. Powiem Wam szczerze, że gdy zamawiałam te kule, to na obrazku nie wydawały się one być takie malutkie. To jest, słuchajcie, mini kula, która jest chyba nawet mniejszych rozmiarów niż gdy kupujemy oryginalną LOL Surprise Lil Sisters. Czerwona kula LOL Surprise Confetti Pop, rozumiecie to? Taka malutka, a to niby ma być konfetti. Nie wiem jak to jest, ale zawsze opakowania do tych kuli są bardzo ładnie wykonane. Tutaj mamy zawsze rysunki oryginalnych laleczek. Dzisiaj Wam mówiłam, że pokażę Wam czerwone kule, jednak mam jeszcze przygotowane takie fioletowe. Je zobaczycie w kolejnym odcinku. Nie wiem do końca czego się spodziewać, bo tutaj chyba powinny być jakieś bobasy, bo tutaj niemożliwe, aby się zmieściła taka duża, normalnych rozmiarów laleczka LOL Surprise. Jedna warstwa i tutaj widzę, że jest tylko druga od razu warstwa, natomiast kula jest dosyć ładna, bo jest taka czerwona z drobinkami brokatu, widzicie? Aż mieni się z daleka. Słyszę, że tam w środku coś jest. Ciężko jest otworzyć, bo te zameczki tutaj nie są ponacinane. Piszcie mi na dole w komentarzu, czy lubicie fake testy, czy lubicie, gdy pokazuję Wam takie kule. No okej, kula wygląda w ten sposób. Tutaj ma jakieś takie kółeczko na samym środku. No a co jest w środku? Wow, jaka mini laleczka! Ej, no słuchajcie, jestem w szoku normalnie. Zaraz sprawdzimy dokładnie, jak ona wygląda. Ja tylko sobie zmontuję tą moją kulę. Ona wygląda tak. Czerwoniutka, widzicie? Kula jest ok. Wow! Ej, to nie wygląda aż tak źle. To nawet wygląda ciekawie. Wkładamy głowę. Tak to się prezentuje. Kojarzę chyba tę laleczkę. Ona była z drugiej albo z pierwszej serii. Właśnie miała takie różowe włosy i różowe koczki zrobione, do tego malutka buteleczka. No i tak, słuchajcie, prezentuje się pierwsza laleczka. Co prawda, no wygląda dziwnie, jednak troszeczkę mam wspólnego z LOL Surprise. No nie wiem, jak ją oceniacie. Sprawdźmy, co kryje się w kolejnych kulach. Mam nadzieję, że trafię na zupełnie inną laleczkę. Kochani, udostępnijcie ten filmik swoim znajomym, jeżeli będzie dużo lajków. To od razu Wam nagram filmik z tymi fioletowymi kulami. Nie wiem, czy to jest to samo. Przekonamy się. Kula taka sama, czyli czerwona, a w środku... Wow, zupełnie inna laleczka. Już tutaj widzę, ma jakąś fioletową sukienkę. Na początek zrobię te kule, bo te kule mi się podobają, wiecie co? Jakoś jestem dzisiaj pozytywnie nastawiona do tych fejków, do tego mojego testu. Podobają mi się. Ej, one nie są takie złe, one fajnie wyglądają. Może te głowy mogłyby mieć trochę lepsze. Wow, nie mogę tego wcisnąć, ale ciężko wchodzi. Dobra, udało się. Buteleczka taka sama, no ale laleczka wygląda tak. Trochę te oczy ma źle pomalowane, ale ciało, ta sukienka w tym kolorze nie wygląda źle. Więc tak się prezentują dwie LOL Surprise, które wyskoczyły z tych małych kuli. Jestem troszeczkę zdziwiona, ale chyba pozytywnie do tego podchodzę. Następna kula. Co tam w środku może być? Obym tylko trafiła na jakąś inną laleczkę.
Muszę sobie tutaj pomagać nożyczkami, bo nie dam rady inaczej ściągnąć tych warstw. A poza tym tutaj w ogóle to są oryginalne zdjęcia laleczek LOL Surprise. Mam taką laleczkę w swojej kolekcji, tę również. Nie mam tej biało-czerwonej. Nie wiem, dlaczego jest tu napisane konfetti pop. Bo to z konfetti nie ma nic wspólnego, nie ma tutaj ani jednego konfetti. O, inna laleczka, wow, ta jest trochę większa, ma taką większą fryzurę. Ale śmieszna. Słuchajcie, taką ma fryzurę różową, takie dwa duże koczki. A, to już wiem chyba, która to jest laleczka. Ona faktycznie oryginalna miała taką fryzurę, ale nie jest źle znowu. Buteleczka jest taka sama, chyba w każdej kuli jest taka różowa buteleczka. No i chyba ta ostatnia laleczka wygląda jak na razie najlepiej. Oto kolekcja moich trzech chyba najbardziej dziwnych laleczek LOL Surprise, jakie kiedykolwiek, słuchajcie, otwierałam z kuli. Została mi już tylko jedna kula, malutka, czerwona do otworzenia. No i zbliżamy się do końca tego odcinka. Przypominam, kciuki do góry, subskrypcja kanału i piszcie komentarze. Jak tam w ogóle w szkole po powrocie z wakacji, moi drodzy? Taka sama czerwona kula z mnóstwem drobinek brokatu. Czy będzie czwarta zupełnie inna laleczka? No chyba tak, bo ja już tutaj widzę, że wygląda zupełnie inaczej. Na początek zrobię sobie kulę. Ja ją całą tutaj zmontuję. Dostawię do mojej kolekcji. Wow, jaka śliczna, słuchajcie, jaka ładna, duża kokarda. Tylko znowu te oczy tak trochę źle pomalowane, chyba za nisko są. Ale złota kokarda jest, burza różowych takich loków również, sukienka taka brązowo-złota. Teraz tylko wcisnę to, bo to się ciężko robi. O, ale za to buteleczka inna dodana. Wszystkie te trzy pozostałe były w kolorze różowym. Tutaj mamy dołączoną buteleczkę w kolorze takiej zielonej, ciemnej butelki. Kolor butelkowy to się mówi. Jednak nie można ich tych tutaj nigdzie włożyć do ręki. One muszą sobie stać z boku. No ale kochani, oto cztery laleczki LOL Surprise. Z dziwnej kolekcji, z takich mini czerwonych kuli. Piszcie, co sądzicie na ich temat. Może któraś z nich Wam się jakoś szczególnie spodobała. Czekajcie na kolejny odcinek, w którym to otworzę również takie małe kule, tylko że w kolorze fioletowym. Do usłyszenia. Pozdrawiam Was. Pa, pa!